Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem chcę wam pokazać, jakby żeby nie być gołosłowną, pokażę wam te moje ulubione sprzęty do włosów w akcji, żebyście sobie też widziały. Ja lubię bardzo takie filmy oglądać, zwłaszcza jak wybieram sobie na przykład prostownicę. Ostatnio właśnie wybierałam tą i tamtą drugą, co wam pokazywałam w tym filmie o włosach. I tak sobie pomyślałam, że zrobię wam po prostu film, żebyście zobaczyły, jak ona, ta prostownica działa, nie? Nie wiem, czy jest w ogóle dobry widok, ale to się okaże. Dobra, i jedziemy z koksem. Ja mam włosy wysuszone, jak zawsze tym samym, czyli moją lokówką suszarką. I pokażę wam, jak ja po prostu prostuję włosy, żeby też ich jakoś tam bardzo nie niszczyć. Nie będę ukrywać, że na tym mi zależy. Chociaż to się i tak, wiadomo, trochę niszczy, nie? Zobaczcie, ja sobie biorę w ten sposób, robię, że biorę sekcję tak naprawdę tak, jaki chcę uzyskać efekt. Jeżeli chcę mieć efekt takich bardzo, wiecie, prostych włosów, no wówczas muszę te sekcje brać mniejsze, ale ja chcę, kurczę, no nie chciałabym, żeby one były takie aż, wiecie, bardzo, bardzo sztywne i nie lubię tego efektu u siebie za bardzo, także zobaczcie, jak ja to robię. Prostownicę mam ustawioną na 190 stopni, to jest ta z tej serii Prolux, ona jest po prostu jak dla mnie mistrzostwem świata. I ja zawsze pracuję z grzebieniem, wiecie? Dlatego, że... O, jak ja to lubię. Zobaczcie, ona normalnie sunie po włosach. Naprawdę. Jest niesamowita. I powiem wam, że ja lubię z grzebieniem pracować, dlatego, że nie lubię, jak mi się plączą włosy. A ja mam włosy dość sztywne i one... lubią tak włazić jeden na drugi. Jeszcze są trochę, wiecie, pasemka tutaj mam porozjaśniane i no. Tak lubię, żeby one właśnie były na maksa jakieś takie... na maksa takie, zobaczcie. No bardzo lubię ten efekt, naprawdę. Tutaj słońce, kurczę, świeci. Mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie dobrze widzieć. No, ja po prostu uwielbiam, ja się tak jaram, zobaczcie. O, jestem jak to kobieta. Trochę taka może sfisiowana. A może nie jak to kobieta. Czekajcie, i jedziemy. Teraz wezmę sobie taką tutaj trochę... Ja generalnie właśnie najbardziej skupiam się tak naprawdę na dole włosów i na samej górze, dlatego że ja mam dość teraz krótko ściętą grzywkę, co mnie trochę wkurza, ale ona, wiadomo, odrośnie. A ten dół jakby chciałabym, żeby był prosty, a ten środek, żeby trochę nadawał objętości. Ja mam, słuchajcie, filozofię na wszystko, naprawdę, gotową. Także, o, i w ten sposób jadę, nie? O jeny, naprawdę, ta prostownica jest, to jest tak przyjemna praca z tym. Dzięki, Ania, jeszcze raz, że mi ją pokazałaś i poleciłaś, bo jest super. Nie wiem w ogóle, czy wam na coś się ten filmik przyda. I tutaj sobie wykręcam, bo ja mam takie włosy, tu mi się właśnie tak wykręcają. W ogóle mam dosyć takie, wiecie, układane włosy, a no tak jakby nie chciałabym, żeby one były... takie właśnie, jak są naturalnie, czyli one się kręcą w każdą możliwą stronę, naprawdę. Więc tutaj muszę je tak przygładzić trochę mocniej przy uszach. O! Ostatnio sobie właśnie walnęłam pasemka. Takie. I nawet mi się... Nie, no po prostu ta prostownica jest jest fantastyczna, naprawdę. Ja mam, tak jak wam już pokazywałam w tym filmie o włosach, jak nie widziałyście, to zaraz wam odnośnik tutaj zrobię. Używałam tej Remingtona z serii tej Keratin Therapy i też bardzo ją lubiłam, z tym, że to są w ogóle dwa zupełnie inne sprzęty, nie? Bo ta jest taka bardzo delikatna i rzeczywiście ona tak po tych włosach sunie po prostu. Jest to szalenie przyjemne. Ja tutaj, wiecie, tył to tak... Staram się, żeby był w miarę spoko, ale jakoś tam się za bardzo nie przykładam. A normalnie ta właśnie, ona daje taki efekt, tak sunie po włosach i to mi się bardzo podoba. Tamta była trochę taka bardziej masywna, wiecie? Och, generalnie jak można robić film o prostowaniu włosów, nie? Ale można. Ja sobie słucham muzy, tutaj odkryłam naprawdę genialną metodę na życie. Naprawdę. Ja w ogóle jestem taka mocno muzyczna, wy też dajcie znać, czy jesteście takie muzyczne. Zresztą często na Instagramie was pytałam o to. I zobaczcie, tutaj to już wygląda tak mniej jakoś tam dbale, ten środek włosu. No staram się, wiecie, żeby on tam jakoś wyglądał, nie? Ale żebym się jakoś super przykładała, to też nie powiem. Teraz oczywiście, wiecie, na potrzeby filmu to jakby wszystko jest takie...
bardziej chciałoby się, żeby było takie pokazowe, nie? Ale... No ale generalnie sprzęcior jest mega. O, mi tu zawsze się, zobaczcie, te włosy wykręcają. W ogóle powiem wam, że chyba zaraz nakręcę film, który za mną chodzi od dłuższego czasu. Film o kompleksach i to będzie coś dla ducha bardziej. Bo tak właśnie sobie pomyślałam, że podzielę sobie swój kanał na takie kilka serii i między innymi będzie właśnie coś dla ciała i coś dla ducha. Żeby było to tak wszystko spójnie, bo w sumie myślałam właśnie o tym, już wam mówiłam na Instagramie tym osobom, które są ze mną na Insta, że by może, nie wiem, podzielić ten mój kanał, żeby były, wiecie, dwa. Ale tak sobie pomyślałam, kurczę, że człowiek jest taką jednością, nie? Że jesteśmy tacy spójni, powinniśmy być. I tutaj zobaczcie, już trochę podnoszę te włosy, nie? O, tak to wygląda. Że powinniśmy być tacy spójni. I tak sobie myślę, kurczę, dlaczego ja mam oddzielać ciało od ducha? Dlaczego mam robić, a jakby wiecie, dwa inne kanały, kiedy jesteśmy właśnie jednością, nie? I taką... Kurczę, chyba dosyć mocno jest prześwietlone, nie? To video. Ale... Nie, no nie, no po prostu ja się po prostu zachwycam jak nienormalna, zobaczcie. Super jest ta prostownica. Super! To mój zakup życia, ja kupiłam ją na OLX-ie. Ona normalnie kosztuje... Patrzyłam w sklepach około 199 zł. Ale ja sobie na OLX znalazłam nową, ktoś wygrał w konkursie i odsprzedawał, także... Pozdrawiam pana Krzysztofa chyba. Także no widzicie, jakiś tam profit. Zresztą ja na OLX-ie sporo rzeczy kupuję, powiem wam, jakoś mi to bardzo siedzi. O, tu jest po prostu teraz hit, nie? Się wydarza. Czekajcie trochę może. Ej, ale naprawdę jestem prześwietlona? Nie wiem w sumie już czemu, ale jest ładne takie mocne światło dzienne. Ale myślę, że dobrze widzicie. Tutaj nie chodzi nawet o twarz, tylko właśnie o włosy, nie? Żeby dobrze widzieć włosy, a to myślę, że właśnie widzicie dobrze. Oho. Za mną jest obraz Kasi Maksa, mojej, wiecie, bratowej. Uwielbiam ten obraz, powiem wam, uwielbiam ten obraz. To znaczy, to jest ten plakat, bo obraz ktoś niestety mi sprzątnął sprzed nosa. Naprawdę. Zajrzyjcie w ogóle do Kasi, już wam kiedyś pokazywałam obrazy Kasi na Instagramie. O, i ja tutaj mam, zobaczcie, ponieważ ja mam dość mocno wycieniowane włosy, ale gorąco, dość mocno wycieniowane włosy, no bo jakby no coś za coś, jak ja bardzo często farbuję i rozjaśniam te moje włosy, to często muszę je cieniować, żeby jakoś te końcówki wyglądały, nie? Dlatego właśnie tak to wygląda. No coś za coś, no mam wycieniowane, muszę tutaj pracować tak, ponieważ one mi się nie do końca dobrze układają. Ale damy radę. No i tutaj już trochę podnoszę, nie? Te włosy u góry. Powiem wam, że naprawdę jest to takie dziwne wrażenie być znowu samej w domu. Jak dzieci są, wiecie, w szkole i w przedszkolu, po wakacjach. I teraz właśnie nie wiem, jak tą grzywę zrobię, ale chyba sobie zrobię tak jak zawsze. Teraz zobaczycie. Właśnie wiele osób, naprawdę bardzo wiele osób pyta się mnie o tą grzywkę, jak ją zrobić, żeby ona się ładnie układała. I powiem wam, że ja robię to tak, że tu tą dolną warstwę grzywy trochę sobie podnoszę. Ona teraz wygląda jak nie do końca ten teges, nie? Ale zaraz to się wszystko, słuchajcie, ogarnie, nie? Zaraz. Zaraz lecę na rower, moi drodzy. Dobrze, ona teraz, no tak jak mówię, no wygląda jak wygląda, nie ma co tutaj się za bardzo nad nią pastwić. Ale zaraz zrobimy tak, żeby wyglądała bardzo dobrze. I tutaj już ta druga warstwa będzie taka bardziej płaska. Ja mam właśnie naprawdę te swoje metody na grzywkę, ale zawsze się ktoś mnie właśnie pyta, jak tą grzywkę zrobić taką, jak ja mam, także... I absolutnie nie mówię tego, żeby sobie tutaj dodawać, tylko po prostu takie są fakty, moi drodzy. To nie jest to, że ja jestem jakaś, wiecie, trzepnięta albo jakaś zadufana w sobie. Nie, kochani, tam zapomnijmy o tym. Dobra, no i teraz wygląda to tak. Teraz damy jeszcze tutaj, ja sobie, wiecie, robię tutaj taki jeszcze lifting. Zobaczcie, ile to trwało, kurczę, nawet, czekajcie, 15 minut na filmie, ale że ja do was gadam, to w rzeczywistości to trwa ile? 7? 8. Bez gadania, wiecie.
I tutaj sobie robię taki myk. O, ja właśnie chciałabym, żeby tutaj nie było tak bardzo widać tego, że one są u góry wycieniowane. Czajcie, nie? O, ale teraz jak wzięłam za uchy, to wyszło nam coś takiego. No i powiem wam szczerze, że ja się tą prostownicą jaram. Strasznie. O, tu jest, widzicie? Tutaj mam dość mocno tak wycieniowane. No ale była to konieczność po moim ostatnim rozjaśnianiu włosów. Jaka to jest przyjemność zmysłowa, czesanie włosów, naprawdę. No i teraz możecie robić co tam chcecie, nie? Z tą grzywą. Możecie sobie zrobić tak. Czajcie, nie? Możecie sobie zrobić tak. Możecie sobie zrobić tak. Jak tam chcecie. Ja lubię często właśnie tak łażę, wiecie? Także włosy są wyprostowane. To jest ekspres. To jest raz, dwa, osiem. Super prostownica, naprawdę. Oczywiście nie jest to sponsorowane, ale... tak jak mówiłam, już jak będą filmy sponsorowane, to będę to po prostu zaznaczać. Kiedyś ktoś mi tak zasugerował i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. No, także mamy taką fryzurę, nie? Zobaczcie. A z przodu tak. Naprawdę, ileż można się włosami podniecać? Ja tak lubię dotykać włosy. No dobra. Dobrze, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego filmu się wam przydało, moi drodzy, że sobie zobaczyłyście mój ukochany sprzęcior. W następnym filmie pokażę wam lokówko, taką prostownicę, tą, którą wam też pokazywałam w tamtym filmie. Myślę, że tak sobie możemy robić takie rzeczy, nie? To zawsze się fajnie ogląda. Ja osobiście jak szukałam i wybierałam, znaczy prostownicę, to wiedziałam, że biorę tą, bo mi właśnie moja, Boże, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, no. Ania, kim ty dla mnie jesteś? No, moja Ania mi poleciła, więc, znaczy poleciła, powiedziała, że jest super, więc wzięłam ją, kupiłam sobie, a tą lokówko prostownicę to rzeczywiście sobie trochę szukałam i obczajałam filmy w necie, więc to się myślę każdemu przydaje, jak macie ochotę, to oglądajcie po prostu, jak nie, to nie. Jeśli komukolwiek pomogłam w wyborze, to się bardzo, bardzo cieszę. Tymczasem pozdrawiam was, ściskam i do następnego razu. Pa! Ja naprawdę cały czas śpiewam i żyję z muzyką. Nie żyję z muzyki, ale żyję z muzyką. Dobra.